Akcja Bezpieczne Ferie, to już od 7 lat powiat olsztyński taką akcję przed feriami zimowymi właśnie organizuje. Jest to akcja, która ma na celu edukację, tak? Edukację dzieci w klasach, znaczy w szkołach podstawowych, aby wiedziały, jak bezpiecznie zachowywać się podczas ferii. Szczególnie tutaj przy akwenach wodnych, gdzie lód czasami zachęca do tego, żeby wejść, skorzystać na powierzchnię jeziora, a ten lód nigdy nie jest bezpieczny i tego uczymy, żeby dzieci wiedziały, że po pierwsze wchodzić nie wolno, a po drugie, jeśli już zajdzie taka sytuacja, gdzie ktoś wejdzie i dojdzie do właśnie załamania lodu i wpadnięcia pod ten lód, żeby te dzieci wiedziały, jak mają się zachować. Najczęściej wyjeżdżamy do ludzi, którzy łapią ryby. Wiadomo, jest okres zimowy, dużo wędkarzy jest zapaleńcami łapania podlodowego i najczęściej są właśnie akcje typu zarwania się tafli lodu pod takimi osobami. A jakim sprzętem dysponujecie? Dysponujemy samochodem średnim ratownictwa wodonurkowego. Do tego posiadamy zestawy szybkich nurków, łączność bezprzewodową, przewodową i rodyny. Pełen zestaw do prac podwodnych, który nam jest potrzebny w akcjach ratowniczych. No przede wszystkim chcemy uczulić dzieci na to, żeby czuły się i były bezpieczne podczas chociażby zbliżających się ferii zimowych. Nauka poprzez zabawę, myślę, że to jest najlepszy sposób na to, żeby utrwalić wiadomości, żeby dzieci wiedziały, jak postępować, żeby siebie uchronić przed niebezpieczeństwem, ale również jak udzielić pomocy osobom potrzebującym. Ludzie nie rozumieją tego, zobaczą, że kilka dni przymrozku, jezioro ścięte, zaczynają wchodzić, a tak jak wcześniej mówiłem, nie ma bezpiecznego lodu. To, że w tym miejscu on jest twardy, kawałek dalej może być już całkiem inaczej i do tragedii niedużo trzeba. Myślę, że obraz bardzo dobrze przemawia do świadomości dzieciaków. Oni też są później wspaniałymi nauczycielami chociażby swoich rodziców, bo widząc takie sceny, widząc takie zdarzenia, to oni właśnie mówią, to oni stopują chociażby swoich dorosłych opiekunów. Mamo, tato, nie wchodź na lód, bo może być niebezpieczny. Znaczy staramy się, jak co roku zresztą, na takiego typu imprezach przekazać właśnie trochę tej wiedzy od nas, coś wyciągnąć od dzieciaków, no i żeby właśnie coś wyniosły z takiej imprezy, może zaskoczyły nauczycielki w szkole jakąś wiedzą, a także myślę, że to jest też ciekawe dla nich samych. Nasz powiat ma 12 gmin, więc jest dosyć obszerny, jeśli chodzi o powierzchnię i dlatego staramy się w czterech naszych gminach organizować. Tu jest właśnie przy Dobrym Mieście, wczoraj było w Biskupcu, kolejny dzień będzie w Barczewie na Jeziorze Zalesie i ostatnia akcja w piątek to będzie w gminie Olsztynek. Do tej pory, 7 lat już prowadzimy te działania, do tej pory nie mieliśmy zdarzeń z udziałem dzieci, pod którymi załamałby się chociażby lód. Czyli podsumowując, nie wchodzimy na lód. Nie wchodzimy, są sztuczne lodowiska. Na sztucznych lodowiskach też się można bardzo dobrze pobawić. Bezpiecznie przede wszystkim.